Hej, uwałopcie konkurs na początku odcinka na włoski, który widzicie teraz na ekranie i żeby je wygrać, musicie koniecznie subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapęcie w górę pod tym filmem oraz napisać jakikolwiek fajny, ciekawy, kreatywny komentarz wraz ze swoim nickiem. Hej, we wszystkim, ja jestem Dripcia i witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym, najnowszym odcinku na moim kanale, w którym będziemy sobie przeglądać moje konto, w sensie zalogujemy się na nie jakiegoś multika ogólnie. Ostatnio przez przypadek, jak wysłałam prezent, to sobie przypomniałam ten nick i okazało się też, że znam hasło, bo sprawdziłam to tylko, ale nic na nie patrzyłam i ogólnie jest śmiesznie, bo kiedyś właśnie robiłam multiki, żeby zarabiać starcoinsy i sobie przysyłać prezy i zaraz sobie przejrzymy to konto, także od razu się na nie zalogujemy i chciałabym wam tylko powiedzieć, że znalazłam też całkiem przypadkiem w komentarzach pod moim artem mojego takiego jakby chłopaka MSP-owego sprzed 7 lat, także jak chcecie, żebym nagrała właśnie coś o nim z przeglądu jego profilu, to dajcie mi koniecznie znać. I tak, mam w nazwie 9893, jak nie wiecie z czego to jest, to byłam kiedyś kwiatonators. Nie wiem, czy znacie kogoś takiego jak Dawid Kwiatkowski, ale no, to od niego się wzięło i nie wiem, skąd jest ta nazwa. I tak prezentuje się moje konto. Proszę bardzo, tutaj mamy bardzo wykwintny look na poziomie 2013 roku. Do tego mamy mega kreatywny status, który jest XD, także no, nie postarałam się zbytnio. Kiedy w ogóle jest to konto? Z kwietnia 2015... Boże Święty, ja w 2015... A no, w sumie miałam wtedy 13 lat, to dobra, wybacz mi to, ale no, wtedy tworzyłam takie piękne luki i nazwy. Dobra, i tutaj już w ogóle mam 10 level, bo chyba od 10 można było przesyłać kiedyś prezy, albo przypadkiem to było. I mam tu też diamenty i starcoinsy i zostało mi 1000 starcoins. Jakby jestem oburzona, że nie wydałam wszystkich starcoinsów, żeby wysłać sobie prezy. Zaraz zobaczymy, co tam sobie kupowałam. Ale tutaj też mam właśnie aurę za VIP-a, bo pamiętam, że nie wiem, czy jeszcze kiedy są takie akcje, bo albo ich nie widuję, albo mam VIP-a cały czas, nie wiem, że był VIP star ten najtańszy z 11 zł przeceniony na 5 i to tam było właśnie kilka godzin i ja właśnie wtedy się na tego mi poskusiłam. To też mam jakieś za wygrane starcoinsy awarda. No tutaj wiadomo, award za urodziny najważniejszy. Czy ja tutaj jeszcze coś robiłam za zakupy, bo kupowałam sobie prezy. No dobra, sprawdźmy najpierw, czy mam tu jakiś przyjaciół, czy nikogo nie dodałam. Nie, nie dodałam nawet siebie. Wejdziemy sobie na pocztę. A, w ogóle nie mówiłam wam, ale zrobiłam sobie z tego konta taki śmietnik na te, na rajstopy, bo nie da się ich przetwarzać, no nie? I po prostu sobie zaczęłam ze swoich innych kont właśnie, jak je czyściłam, wysyłać sobie rajstopy, nie dla VIP-ów. Ale w ogóle smutno mi strasznie, bo nie ma tutaj kompletnie żadnej historii i ogólnie to jest smutna sprawa, bo nie ładują się prezenty, ale zaraz to jeszcze sprawdzimy. Tylko chciałabym ogarnąć, czy ja tu mam w ogóle jakieś ubrania z VIP-ów. Dobra, nie mogę wejść w szafę, czekajcie, zaraz wrócę, tylko wyjdę w ogóle w ubrania. Dobra, okej, wróciłam, jestem w szafie i możemy tutaj zauważyć więcej ekskluzywnych ubrań. O mój Boże! Ej, to nie jest jakieś nowe? W sensie, nie wiem, to jest z jakiegoś kolabu, czemu ja to mam tutaj? Może jak się zalogowałam właśnie, żeby sprawdzić hasło, to trzeba było to otworzyć, ale nie kojarzę, no to by było na tyle z moich ubrań, także nie za bogato. Czy mam coś skarbonce? Mam jakieś 5000, ale to nie mam VIP-a. I najbardziej mnie ciekawią te prezy, tak, proszę bardzo, tutaj są moje rajstopy przesyłane właśnie z innych kont, przeróżne. Nie mam nic na liście, nic nie dostałam nigdy. Czy ja coś sobie wysyłałam? Słuchajcie, to jednak nie było moje konto do wysyłania prezów, tylko do oglądania seków, tak, bo chyba wtedy właśnie jakoś była taka rakieta kiedyś na MSP właśnie i ona dawała jakoś dużo fejmu. Czy to był chyba magazyn, początki magazynu, a potem to był magazyn, nie mam pojęcia, ale właśnie ja służyłam po prostu 1500 multików właśnie, żeby sobie powbijać te seki. Potem to oczywiście dawało coraz mniej fejmu, no ale próbowałam, więc nie wiem, co tutaj... Aha, no najważniejsze, czyli artbooki, luki i filmy. Czy ja coś tutaj tworzyłam? Dobra, z artbooków nie. Z filmów też nic. Dobra, wow, Pixy ma jakieś filmy. Dobra, nieważne, nieważne, nie wiedziałam o tym. Czy jeszcze znajdziemy coś w lukach albo gdziekolwiek? Bo mi się wydawało, że ja kiedyś tutaj mogłam coś sobie porobić, ale widocznie służyło mi to tylko i wyłącznie właśnie do oglądania tych swoich seków. Także w sumie to by było chyba na tyle, co możemy znaleźć na tym koncie. Totalnie nie mam pojęcia, co jeszcze można właśnie tutaj sprawdzić, bo wydaje mi się, że byłam we wszystkim praktycznie. No w klubach raczej żadnych nie było. Może coś jeszcze widzieć
design studio zrobiłam, ale nie jestem pewna, w sumie to by było całkiem prawdopodobne. I słuchajcie, czy ja tutaj coś mam? Niestety tu nic nie mam. No, także tak, to był szybki tur po moim starym koncie. Ogólnie nie zapraszajcie mnie tu, nie piszcie, nie wysyłajcie nic, bo ja już na to konto nigdy w życiu pewnie nie wejdę, także no, spoko. Nie. No, także dajcie znać, czy chcecie właśnie film o tym moim byłym chłopaku, bo w ogóle to ja tam z nim miałam jakąś wielką relację, super, byliśmy przyjaciółmi, parą, czymkolwiek, więc tak, widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia, pa!